Witam serdecznie. Proszę zobaczyć, jak można rozwiązać takie zadanie. Jaka odległość dzieli od szkoły do domu Jacka? Tu proszę zobaczyć, jest dom, następnie sklep i szkoła, tak? No i mamy dwie różne jednostki, 394 metry oraz 1,6 km. Więc żeby obliczyć tę odległość, tu należy dodać te dwie liczby, ale wcześniej musimy zamienić na tą samą jednostkę, więc proponuję zamienić metry na kilometry. Mamy 394 metry, tak? Więc będziemy zamieniać na kilometry. Kilometr ile ma wszystkich metrów? 1000, więc pod kreską ułamkową wpisuję 1000, natomiast 394 będzie w liczniku. Więc wyszło mi 394 tysięczne kilometra. I tak to też zapiszę w ułamku dziesiętnym. No i teraz mogę już przystąpić do dodawania. 394 tysięczne dodać 1,6. No i teraz pamiętajmy, że przy dodawaniu musi być przecinek pod przecinkiem, a w puste miejsca dopiszę po przecinku 0. No i zaczynam od końca dodawać. 4 plus 0 to 4, 9 plus 0 to 9, 3 plus 6 to 9. Przecinek zostaje w tej samej kolumnie. 0 plus 1 to jest 1. I możemy podać odpowiedź. Od szkoły do domu Jacka jest 1,994 tysięczne kilometra. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia.